Siemka temka. witam was na kolejnym odcinku serii od do albieńczyka. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o naprawie i o stołkach naprawczych. No i może jakieś słowo jeszcze o zwoju naprawczym. E, mianowicie, w mieście wiadomo, mamy stołek, który możemy się naprawić. Jest tam na Placyku taki gościu, którego po prostu możemy się naprawić. Ale zobaczcie, tutaj już taka mała sugestia. T8, stołek T8 repairing station. Czy tam repair station. No dobra, T8. A dlaczego T8? Dlaczego w ogóle to są tiery? No tak, po pierwsze, każdy stołek, im wyższy tier, tym więcej kosztuje, bo materiały na jego wytworzenie są droższe, bo wyższy tier. To jest jedna rzecz. Ale po co są te tiery? Po co w ogóle jest różny tier tych stołków? O to chodzi, że w takim stołku czwórkowym możemy naprawić maksymalnie czwórkowe itemy. W takim możemy maksymalnie piątkowy i tak dalej, aż do ósemkowych. Czyli jeśli mam na przykład ósemkowe itemy, 8.1, 8.2, 8.3, nieważne, nie czy one są, tylko chodzi o ten bazowy tier, czyli na przykład czwórkowy, piątkowy, szóstkowy, to muszę minimum, minimum taki sam tier stołu mieć, jak, jak mam jakieś EQ, czyli jak mam ósemkowe itemy, no to muszę w ósemkowym, bo w siódemkowym nie naprawię. Także jeszcze istnieje coś takiego jak scroll naprawy, czy tam zwój naprawczy po polsku. Mianowicie to jest coś, co kosztuje około 1200 i naprawia nam całe EQ. Całutkie EQ nam naprawia. Nieważne jak bardzo jest zepsute, ale tylko to, co mamy tutaj na sobie. Czyli przydaje się, jak ktoś bardzo sobie ściurał mocno z haceków set. No to kupienie czegoś takiego. Za milion sto na przykład Może się nawet opłacać Ale to jest inna kwestia Te zwoje proszę z czegoś tam wypadają Dokładnie nie wiem, bo nigdy mi nie wypadł Ale wiem, że ludzie czas, czasem bardzo rzadko to drobią e, No dobra Co dalej z tymi stołkami W mieście mamy te 8 Taki podstawowo te 8 Co oznacza, że taki stołek pozwala nam naprawę wszystkiego. Czyli jak sobie podejdziemy do tego gościa, no to tutaj mogę sobie i naprawić i piątkowy, i szóstkowy, i tak dalej, i w sumie wszystko naraz. Ale dobra, zapamiętajcie sobie na przykład cenę naprawy tej sakwy. 2400, hełm, no dobra, hełm tutaj, o 6400, powiedzmy. I jest to jakiś tam, jakiś tam koszt naprawy. No dobra, no to teraz pójdźmy sobie na mapę, bo w mieście nie jesteśmy w stanie postawić tych stołków. I gdzie takie stołki mogę postawić? No mogę na wyspie, albo gdzieś tutaj na Opence na przykład. No i teraz mam taką sytuację, że po prostu, no je mnie zbiły, powiedzmy, straciłem trochę kół i mógłbym być na przykład żółty. No to teraz fajnie by było się naprawić, no ale do miasta troszkę daleko. No to sobie generalnie stawiam taki stołeczek. Robię sobie pik-pik. Pyk. No i mogę tutaj w tym miejscu się naprawić, ale no, nie mogę wszystkiego, ponieważ niektóre itemy nie spełniają wymagań, czyli nie są czwórkowe. E, no dobra, no i też mi się to rozleci za godzinę, o kurczę. E, możemy pozbierać z powrotem ten stołek i nie ma problemu. Tylko pamiętajcie, jeśli padacie, jeśli padacie, to te stołki też się psują. Czyli jak idziecie na jakieś długie przeboje z kolegami, to czasami warto wziąć dwa stołki, na przykład yy, siódemkowe czy dwa ósemkowe, i wtedy jeden w drugim możecie naprawić. Czyli jakby mi się ten jeden stołek zepsuł troszkę, to mogę go w tym drugim stołku naprawić powiedzmy No, musi być przynajmniej ten sam tier. No dobra, no tutaj znowu nie mogę wszystkiego naprawić, ale czekajcie. Czekajcie, co to za cena jest? Zobaczcie, jak byliśmy w mieście, to się wyświetlało jakieś 6000 naprawy za te Boltcastery. za zaczapy tam się wyświetlało 200 coś, za pelerynę. Ile tam nie pamiętam, że było ile za pelerynę. No w każdym razie w każdym razie tutaj na tych boltach to najlepiej widać. 12700, a w mieście było jakieś 6 coś. Dlaczego? No właśnie. To nie jest takie super, jakby się wydawało. Stołki naprawcze możemy sobie gdzieś postawić i nie musimy wtedy wracać do miasta. Możemy sobie po naprawie jak, jak bardzo źle nam z mobami było. Ale będzie nas to dwa razy więcej kosztować. Dwa razy więcej niż w takim mieście. Także to jest jeden ból. I drugi to, że te stołki, jak się przewracamy, to one też się psują. I trzeba je naprawiać. Także zobaczcie. W czwórkowym mogę tylko czwórkowe, piątkowych już nie dam rady. Tak samo szóstkowych. W piątkowym stołku mogę piątkowe, ale już szóstkowego nie dam rady. A w tutaj w szóstkowym już nam pozwala wszystko naprawić. Także. Zapamiętajcie takie rzeczy, że żeby naprawić w tych stołeczkach, to trzeba mieć przynajmniej taki sam tier stołku albo wyższy, żeby naprawić dany przedmiot do tego cena jest razy dwa i te rzeczy, te stołki też nam się psują, w momencie kiedy, w momencie, kiedy je mamy w plecaku, kiedy padamy, ale zobaczcie, też psują się w momencie kiedy po prostu stoją. Postawiliśmy takie stołki, widzicie? I one wraz z czasem zaczynają się psuć. To teraz jakbym chciał naprawić ten, ten piątkowy, no to muszę sobie postawić czwórkowy. I w nim mogę na przykład naprawić ten piątkowy. Znaczy szóstkowy postawiłem i mogę naprawić sobie piątkowy i czwórkowy. Pyk, pyk, pyk. No ale teraz na przykład chcę naprawić ten szóstkowy, bo się też zepsuł troszkę. No to zobaczcie. Pickup. I nie mogę. Nie mogę, bo jest za niski tier. Czyli stołków też to dotyczy. Także jak się wybieracie na jakieś długie przeboje na dungeonach grypowych i wiecie, że będziecie troszkę padać, to możecie sobie zabrać po prostu dwa stoły naprawcze ósemkowe, one tam po 150 tysięcy chodzą no i po prostu wychodząc z dungeona, możecie sobie postawić takie stołki czy gdzieś tam jak na opence biegacie, to na opence je postawić i po prostu się naprawić żeby nie wracać dość sporego kawału do miasta. Może się okazać, że nie opłaca się, bo te naprawy Was dużo wynoszą, za dużo na Waszą kieszeń. No różnie to jest. W ogóle ja uważam, że fajna opcja, ale ta kara tego podwójnego płacenia Silvera no, jest dość znacząca. Także jest po prostu taka mechanika w Albionie. Ja z niej praktycznie może dwa razy skorzystałem. Moim zdaniem, jak za dużo padacie na mobach, to znaczy, że po prostu coś robicie źle i stołki na naprawy Wam no, nie za bardzo pomogą. Nie wiem, czy w awalonach nie da się przypadkiem postawić w samym środku, w awalońskich dungeonach, się wydaje, że kiedyś stawialiśmy. No, w każdym razie, jest to opcja, można powiedzieć, troszkę dla nobów, którzy się przewracają na PVE, ale z drugiej strony czasami. Jak się porywamy na coś zbyt dużego, a chcemy bardzo to przejść, no to możemy się czasem wywrócić. Z drugiej strony, też jak ludzie zaczynają robić dungeony, nie do końca wiedzą jak to działa, i tak dalej, tak dalej, no to też też jest to jakaś opcja, no ale pamiętajcie o tym zjadaniu Silvera. Także także to by było tyle odnośnie tych stołków naprawczych. A filmik nagrany, bo po prostu ktoś zapytał o to. Także, jak będziecie mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie Albiona, jakiś mechanik, nawet właśnie takich rzeczy jak te stołki naprawcze, to możecie śmiało pytać, pewnie Wam odpowiem. Oczywiście w formie filmiku. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.